Witam. W dzisiejszym odcinku razem z Tuśkiem przedstawię Wam kilka inspiracji, nawiązań i utworów, z których czerpał Masashi Kishimoto przy tworzeniu Naruto. Zapraszam. Standardowo to najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to moi wspierający, którym dziękuję serdecznie z całego serduszka za pieniądze. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że takich rzeczy jest dużo, ale strasznie ciężko je znaleźć. Wiele imion ma jakieś odniesienie do tego, kim są, ale nie chcemy wam robić potężnej, nudnej listy, w której wymienimy tylko znaczenia imion, ale kilka takich też się pojawi. Aha, jak coś, w opisie macie źródła, z których korzystaliśmy. Lecimy. Pierwszą, chyba najbardziej oczywistą inspiracją jest Dragon Ball. Ciężko tego nie zauważyć, nawet główni bohaterowie są bardzo podobni. Naruto i Goku obydwaj są głupkowaci, ale dadzą się pokroić za to, żeby uratować swoich bliskich. Tak samo są mega pozytywnymi postaciami, które głównie się uśmiechają. Tak samo mają pomarańczowe ubrania oraz kochają jeść. Nie inaczej jest Sasuke i Vegetą. Jeden i drugi jest dumny oraz pochodzą z ważniejszych rodzin i nieziemsko się wkurzają, gdy z kimś przegrywają. Jest też Kurin i Sakura. Obydwoje są strasznym trashem. W sumie nie tylko postacie, ale różne aspekty tych dwóch uniwersum są podobne. Energia Ki jest podobna do czakry. Yamcha jest podobny do Kiby. Praktycznie zawsze są ze swoim zwierzakiem i obydwaj używają psich ataków. Itachi zabił cały swój klan i zostawił tylko Sasuke przy życiu, aby ten się mógł zemścić. Tak samo Frieza zabił wszystkich Saiyanów i zostawił tylko Vegetę. Akurat do tego utworu jest naprawdę wiele podobieństw, ale szkoda na to połowy odcinka. Przechodzimy dalej. Izanagi i Izanami. Ciekawe jest też nawiązanie do tej mitologii, w której Izanagi i Izanami było parą prabogów japońskich, którzy stworzyli świat i bogów. Nie będę wam tutaj opisał całości tego mitu, bo jest dość obszerny i w większości nawet niepodobny do tego, co znamy w Naruto. Ale końcówka już tak. Izanagi w pewnym momencie obmył się w morzu z podziemnych nieczystości. Z rzeczy, które nosił, powstały duchy reprezentujące moce zabezpieczające, broniące oraz zapewniające godne warunki oczyszczenia. Wtedy też powstały trzy najważniejsze bóstwa japońskiego panteonu. Bogini Słońca, Amaterasu, Bóg Księżyca Tsukuyomi oraz Bóg Burzy Susanoo. Izanagi po tym oddał władzę nad światem Amaterasu i odszedł z tego świata. Ponownie widać tutaj sporo podobieństwa. Dragon Ball nie był jedynym anime, z którego czerpał Masashi Kishimoto. Przykładowo Sasuke był wzorowany na postaci Kurapiki z Hunter x Hunter. Jeden i drugi są jedynymi ocalałymi członkami klanów, przez co ich główną motywacją stała się zemsta. Obie postaci mają specjalne moce w oczach, które by the way wyglądają bardzo podobnie. Tak samo i jeden i drugi postanowili zwrócić się do antagonistów po pomoc. Tak jak Sasuke do Orochimaru, a Kurapika do Hisoki. Ponownie, Masashi przyznał też, że Orochimaru jest wzorowany właśnie na Hisoce. Legendarni Sanini. Ich imiona i historia było zapożyczone głównie z opowieści o wspaniałym Jirai. W skrócie, opowieść ta była o Jirai, który był dziedzicem potężnego klanu na wyspie Kyushu. Nieśmiertelny, który mieszkał na górze Mioko, nauczył Jiraiję żabiej magii. Miał on dzięki temu przezwyciężyć swojego wroga, któremu jednak udało się doprowadzić jego klan do ruiny. Ten wróg nazywał się Sarashin. Całkiem możliwe, że kiedyś poznamy szerszą historię Jirai z Naruto, w której dowiemy się więcej o klanie, bo przecież nikogo z niego nie znamy. Następnie Jiraiya poślubił piękną księżniczkę, Tsunade, a jeden z jego uczniów, Yashagaro, opanował magię węży i przybrał nazwę Orochimaru. Orochimaru później zaatakował swojego mistrza i stoczyli oni walkę. Jiraiya z Tsunade przeciwko właśnie użytkownikowi magii węży, czyli Orochimaru. W tym starciu zostali otruci jadem i stracili przytomność, a uratowali ich uczniowie Jirai. Jak widać, ciężko nawet się połapać, kiedy mówię o opowieści, a kiedy mówię o Naruto, bo podobieństwo jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Walka pomiędzy Itachim a Sasukem to jedna z najciekawszych walk w Shippudenie, ale przeanalizujemy jej część, konkretnie znowu tą z Orochimaru. Istnieje pewien mit o nazwie Yamata no Orochi, w którym gigantyczny ośmioogoniasty i ośmiogłowy wąż został zabity za pomocą miecza Totsuka przez boga Susano no Mikoto, który odnalazł miecz Kusanagi w jednym z jego ogonów. Brzmi znajomo? Dodatkowo z tego mitu można wyczytać wiele podobieństw, jak na przykład to, że legendarny miecz Kusanagi no Tsurugi, Yata no Kagami i Yasakani no Magatama są trzema japońskimi regaliami cesarskimi.
Miecza Kusanagi używał w anime Orochimaru, lustro Yata używał Itachi, dodatkowo Susanoo Itachiego potrafiło wykonać technikę Yasaka no Magatama. W micie głównym bohaterem jest Susanoo, który jest bratem Amaterasu, czyli wielkiego świętego ducha. Kaguya Otsutsuki. Odniesieniem tej postaci jest główna bohaterka opowieści o zbieraczu bambusa, jak głupio by to nie brzmiało. W legendzie tej, księżniczka Kaguya nosi Hagoromo, czyli szatę anioła. Otsutsuki oznacza dosłownie wielkie drzewo bambusowe i jest zaczerpnięte z fragmentu drugiego tomu Kojiki o genealogii cesarza Suinin, który stwierdza, że miał małżonkę o imieniu Kaguya Hime no Mikoto, córki króla o imieniu Otsutsuki Tarine no Miko. Dodatkowo jej rogi przypominają uszy królika, które symbolizują połączenie z księżycem przez przywołanie księżycowego królika. Tym razem przedstawię może nie tyle jawną, potwierdzoną inspirację, co pewną rzecz zauważoną przez widzów. Otóż historia Obito jest podobna do, uwaga, uwaga, Anakina Skywalkera z Gwiezdnych Wojen. Na początku byli sobie młodymi ludźmi, którzy dołączyli do ciemnej strony mocy. Chcieli chronić swoją miłość, tak jak Obito Rin oraz Anakin Padme. Padme jak i Rin umarła, tak samo jak Obito i Anakin prawie umarli. Obydwaj walczyli przeciwko swoim starym mistrzom. Jeden i drugi później zdobyli nowych nauczycieli. Darth Vader miał Palpatina, a Obito Madarę. I jeszcze dochodzi do tego Gwiazda Śmierci, która w sumie jest dość podobna do nieskończonego Tsukuyomi. Kilka szybkich tłumaczeń imion bohaterów. Naruto oznacza wir, a Uzumaki to spirala, dlatego logo jego klanu wygląda tak, a nie inaczej. Naruto to także posypka dodawana do ramenu. Suigetsu to tłumaczenie na iluzję, co jest nawiązaniem do jego umiejętności zamiany ciała w wodę. Gaara oznacza kochający siebie demon, a tego chyba tłumaczyć nie trzeba. Sakura oznacza kwiat wiśni, a kwiaty te często mają kolor różowy. Neji oznacza wir lub śrubę. Wir jest odniesieniem do jego technik, a śruba to też tłumaczenie imienia Boruto, który dostał imię właśnie z nawiązaniem do swojego wuja. Sasori oznacza skorpion. Okej, to by było na tyle. Tak jak mówiłem na początku, gdybyśmy chcieli, to byśmy zrobili z tego filmiku godzinną wersję, wypowiadając tylko znaczenie imion postaci, bo naprawdę duża część z nich ma jakieś nawiązanie do technik, zachowania czy ogólnej historii bohaterów. Zapraszam też serdecznie na kanał Tuśka, również macie link w opisie. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!